środa 11 listopada 1942 roku ostatnia noc była dla mnie bardzo ciężka, spędziłem ją w stanie wielkiego napięcia nerwów rzucałem się bezustannie w pościeli, ciągle się budziłem, cierpienia duchowe sięgnęły zenitu takie noce przeżywają chyba skazani na śmierć, którzy nie wiedzą kiedy wykonają na nich straszny wyrok co za okropność pomyśleć że cała generacja, miliony Żydów, stała się zrazu pokoleniem męczenników. Muszą oni zginąć i to w tak wstrząsający, barbarzyński i upokarzający sposób. Muszą tak bardzo cierpieć przed udaniem się na Żubienice. Ziemio, ziemio, nie zakrywaj naszej krwi, nie pokrywaj jej milczeniem. W 2021 roku Uczestnicy i uczestniczki marszu idą ulicami Warszawy, by wspólnie oddać hołd wszystkim ofiarom zagłady i uczcić pamięć nauczycieli żydowskich, którzy nawet w getcie nie przestali być wychowawcami. Jednym z nich był Abraham Lewin.